Cześć! Dziękuję Ci, że po raz kolejny zaglądasz na ten kanał, żeby zobaczyć film o ziołach. Dzisiaj spotykamy się po to, aby omówić sobie zioło, które stało się prekursorem dla znanej wszystkim aspiryny, czyli wiązówka błotna. Filipendula ulmaria. Parę słów na temat wiązówki błotnej. Bardzo mi zależało na tym, żeby nagrać na jej temat film, ponieważ ona jest bardzo specyficznie działającym ziołem. I tak jak na przykład dziurawiec ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Kwiat lipy ma troszkę węższe, ale również można zastosować go w wielu celach. Tak wiązówka błotna ma dość specyficzne, dość wąskie zastosowanie, ale jak się przekonasz za chwileczkę, można ją rzeczywiście też stosować w mieszankach różnego rodzaju, wzmacniając działanie innych ziół. Dlatego zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka, ponieważ czeka nas fascynująca opowieść o bardzo mocnej roślinie leczniczej. Zanim zacznę o niej mówić tak bardziej specyficznie, chciałam zwrócić uwagę na to, że zarówno w korze wierzby, w pączkach topoli, czy właśnie w kwiecie wiązówki błotnej znajdziemy substancje salicylowe, których zastosowanie jest o wiele bezpieczniejsze niż stosowanie syntetycznego kwasu salicylowego. I naprawdę warto na to zwrócić uwagę na samym początku i warto wiedzieć, że tak naprawdę my jesteśmy nauczeni przez lata oglądania reklam, że tabletka jest skuteczna, wystarczy wziąć, prawda? Natomiast bardzo zostaliśmy po prostu oddzieleni od natury, przez co nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie w korze wierzby, w kwiatach wiązówki czy w pączkach topoli znajdziemy związki o takim samym działaniu, które nie będą wywoływały efektów ubocznych w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, co jest ewidentnym przeciwwskazaniem stosowania aspiryny, na przykład przy wrzodach żołądka. Aby znaleźć wiązówkę błotną, należy się udać na brzegi rzek, w pobliże rowów, na bagienne łąki, na wilgotne łąki. Ja całe szczęście tutaj znalazłam taką łąkę, na której spokojnie mogę stać. Gdyby było mokre lato, mokra wiosna, to podejrzewam, że tutaj byłoby tak lekko podmokło i byłoby to dla mnie trudniejsze. W każdym razie, najwięcej substancji czynnych znajdziemy w kwiecie wiązówki błotnej, w tej szczytowej części pędu wiązówki błotnej. Natomiast związki salicylowe znajdziemy także w liściach i poza sezonem jej kwitnienia spokojnie możemy używać liście, bo one też będą zawierały związki salicylowe. I na przykład taka praktyczna informacja, jeżeli biwakujemy gdzieś w lesie, na polu namiotowym i złapie nas gorączka, a nie mamy żadnego środka przeciwgorączkowego, no to właśnie możemy się zwrócić do natury i zerwać sobie liście, albo jeżeli mamy szczęście, to kwiaty, właśnie wiązówki błotnej. Naprawdę bardzo, bardzo ją polecam. Tutaj zerwałam jednego liścia wiązówki błotnej, żebyście zobaczyli, jak właśnie ona wygląda. Ma tutaj to, co jest charakterystyczne w liściu wiązówki błotnej, to to, że ona ma tutaj taką czerwoną łodyżkę. No i tak jak wspomniałam, w liściach wiązówki błotnej też są substancje czynne. Gdy już zbierzemy kwiatostany wiązówki, należy je suszyć w przewiewie, w zacienionym miejscu, w temperaturze od 30 do 35 stopni. Suszymy ją tak, że doprowadzamy do jej przewiędnięcia, do takiego przesuszenia początkowego. I w momencie, kiedy te części twarde są jeszcze wilgotne, a kwiaty są już suche, obsmykujemy te kwiaty. No i to już jest przygotowany materiał, jakby przygotowany surowiec leczniczy. Istotna rzecz to to, że prawidłowo wysuszone kwiaty mają barwę niezmienioną, lekko ciemniejszą, kremową, kremowo-żółtą. Podstawowe substancje lecznicze zawarte w kwiecie wiązówki błotnej to przede wszystkim glikozydy fenolowe, spireina i salicyna, aldehydy salicylowe i salicylan metylu, czyli te substancje, które będą warunkowały jej działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Warto wiedzieć, że kwiaty wiązówki błotnej zawierają także olejki eteryczne o charakterystycznym zapachu i jeżeli kiedyś na spacerze znajdziecie wiązówkę błotną,
powąchajcie ją. Ona ma w swoim składzie, w tym olejku eterycznym, wanilinę. Dlatego ma bardzo przyjemny, taki no, ciekawy zapach, którego pewnie nie wszyscy znają, a naprawdę warto poznać. Z mniej istotnych substancji czynnych, zwłaszcza ze względu na jej działanie lecznicze, znajdziemy w niej flawonoidy. Tak jak wspominałam, w większości filmów każde zioło zawiera flawonoidy, no bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Zioło musi te flawonoidy zawierać. Flawonoidy to są przede wszystkim substancje o bardzo szerokim spektrum działania i w zależności od profilu flawonoidów one będą tak działały. Natomiast w przypadku kwiatów wiązówki znajdziemy w niej pochodne kwercetyny, znajdziemy również garbniki, kwasy organiczne i sole mineralne, ale tak jak mówię, one nie mają takiego znaczenia leczniczego jak te związki salicylowe wymienione przeze mnie wcześniej. Odwary i napary z kwiatów wiązówki błotnej są wykorzystywane przede wszystkim w chorobach przebiegających z gorączką, w chorobach wirusowych, też grypie, czy w chorobach, innych chorobach górnych dróg oddechowych. I to, co warto wiedzieć, to to, że ona dodatkowo, prócz tego, że właśnie działa napotnie, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, będzie miała działanie zmniejszające bolesność mięśni i stawów, co dodatkowo właśnie w przebiegu grypy, w której czujemy, że coś nas łamie, tak, łamie nas w kościach, to dodatkowo właśnie jej działanie będzie powodowało znoszenie tego bólu. Działanie przeciwzapalne na właśnie mięśnie i stawy wykorzystuje się w mieszankach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, przy łuszczycowym zapaleniu stawów, czy przy jakichkolwiek innych bólach reumatycznych, przy zapaleniach stawu różnej etiologii. Więc warto też stosować jej niewielkie ilości w mieszankach, takich dłużej stosowanych, ale w małych ilościach, podbijających działanie przeciwzapalne u starszych osób, które mają tendencję do tego, żeby reagować na zmiany pogody, właśnie bólami reumatycznymi. Taka ciekawostka odnośnie liści wiązówki błotnej. Znajdziemy w liściach wiązówki błotnej garbniki z grupy elagotianoidów. Między innymi będzie tam rugozyna D i ta rugozyna D działa przeciwnowotworowo. Wiązówka błotna jest ziołem, które ma zastosowanie w różnych mieszankach. W mieszankach skierowanych właśnie na leczenie bólów reumatycznych, zwłaszcza u tych osób, u których chcemy też wywołać efekt moczopędny, ponieważ kwiaty wiązówki błotnej będą miały również działanie moczopędne ze względu na niewielką zawartość flawonoidów właśnie. W filmie o kwiatach bzu czarnego wspomniałam o takiej mieszance interwencyjnej, którą stosuję w momencie, kiedy czuję, że coś mnie bierze. I to właśnie jest ta substancja lecznicza, w sensie ta wiązówka. Wtedy trzymałam jeszcze nierozkwitniętą, teraz już jest rozkwitnięta. I stosuję ją w połączeniu z kwiatem lipy, kwiatem bzu czarnego i właśnie niewielka ilość wiązówki błotnej. Bardzo ważne jest to, że wiązówka ze względu na zawartość związków salicylowych ma dość liczne przeciwwskazania, o których za chwileczkę powiem po kolei. Do przeciwwskazań w stosowaniu wiązówki błotnej będą należały alergie na salicylany, na związki salicylowe, jednoczesne branie syntetycznych związków salicylowych. Nie można jej stosować u dzieci, które chorują na atopowe zapalenie skóry albo mają tendencję do alergii, ponieważ ona może wywoływać niepożądane efekty w układzie nerwowym i to bardzo, bardzo warto o tym pamiętać. I ze względu na zawartość garbników może wywoływać przejściowe zaparcia, jeżeli stosujemy jej za dużo. Taka ilość dzienna dla osoby dorosłej wiązówki, kwiatów wiązówki błotnej to jest mniej więcej od 2 do 6 gramów dziennie, natomiast u dzieci odpowiednio mniej. Ja na stronie internetowej podam właśnie takie normy stosowania u dzieci młodszych, u dzieci starszych, jaką ilość można zastosować w naparach, bo myślę, że naprawdę warto się skierować w stronę natury, ale też bezpiecznie, żeby stosować to w bezpieczny sposób. I zapewniam, bezpieczniejszy jest kwiat wiązówki błotnej niż aspiryna, jeżeli tylko dziecko nie ma tendencji do alergii atopowego zapalenia skóry czy właśnie alergii na salicylany. Wszelkie informacje na temat tego, jak zrobić napar, jak zrobić odwar czy nalewkę z kwiatów wiązówki błotnej, znajdziesz na mojej stronie internetowej cegielkowska.pl/artykuły. Znajdziesz tam również bibliografię.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Moją pasją i taką misją jest dzielenie się tym, co potrafi natura, jaką moc znajdziemy w naturze, jakie substancje lecznicze, jakie zioła możemy wykorzystać w leczeniu naszych codziennych przypadłości, ponieważ są zioła, które naprawdę, naprawdę działają. Dziękuję Ci, że tworzymy razem taką społeczność osób zakochanych w naturze i zakochanych w tym, że w naturze znajdziemy prawdziwe lekarstwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.